Siema, to jest symulator prac górniczych, a ja dzisiaj będę kopał tunel do metra w Paryżu. Zaczynamy od... Jako, że już... Aha, co nieco wiem o tej grze. Zaczynamy od podłożenia materiałów wybuchowych. Co tak dziwne? Remont skręca! A, bo już pójdę na koło. Chyba. Czekajcie. Naprawimy sobie merca. Okej, naprawiliśmy sobie. Teraz idziemy podkładać materiały. To znaczy ładować. Materiały wybuchowe, które będą potrzebne nam do wybuchnięcia ziemi. Może przewinę ten bardzo ekscytujący proces ładowania tego i wrócę za chwilę. Po załadowaniu wszystkich materiałów wybuchowych musimy jechać do gwiazdki, żeby wysadzić. Właśnie nie wiem, o co tu chodzi, ale musimy chyba tam jechać, żeby zdetonować te ładunki. O, tu tutaj. Naciskamy B. Czekajcie. Tak, czekajmy się. Może coś zobaczymy. I nam zaraz wybuch. Łowodów. O! O, ale wleciała nam gruda. Teraz musimy nasze zro... Teraz musimy nasz urobek załadować na ciężarówkę i wywieźć do wielkiej dziury. Najpierw podprowadzimy sobie tam naszą koparkę. I spróbujemy wyciągnąć na samym początku tą górę. Te prędkości tych aut mogłyby być trochę większe, ale nie narzekamy. Teraz zostawię sobie ciężarówkę, która też bardzo szybko jeździ, i zaczniemy ładować nasze bobki do dziury. Nie, ta rura mi spadła. Tam była i spadła. Dobra. Idziemy sobie do naszego wyrobiska i może gdzieś tu postawię. Ale hamulce słabo to. Okej, może tu. Teraz przełączymy się do pareczki i maszyna była. Już wcześniej z ubiornego pokoju. Trochę dziwne to jest. Jest, mamy jedną skalę. Powiem wam, która teraz jest godzina. Jest 17:30 i zobaczymy, ile mi to czasu zajmie. Na pewno... Najechałem, nie wiem jak, na taki wielki kamień. Teraz zaraz mi się cała ciężarówka wygłupi. O co tu chodzi? Nie rozumiem tej gry. Teraz w ogóle nie wyjadę. Mam taki załadowany. No to jest po prostu komedia. Chciałem zrobić jakąś serię, jak kupię ten cały tunel, bo jeszcze nie widziałem nikogo. Ale to raczej chyba nie będzie takie łatwe. Jest! Ta ciężarówka, która tam się zablokowała, okazała się być ostatnią. I teraz kolejny raz będziemy musieli wybuchnąć nasz tunel. Może... ratujemy. Ale najpierw musimy naprawić naszego pana. Ile nam to zajęło? Pół godziny. Tam wybieraliśmy tylko parę gówien. Już nie boli, wow.
Dobra. Teraz musimy zbierać nasze TNT. Dobrze, nie wiem czy mi tak. Koparkę zostawię, zobaczymy co się z nim stanie. O, tym razem oszczędzili nam czasu. I trochę mniej się naprawdę. Wyjechałem już koparką. Naprawdę, nie wiem czy to słyszycie, ale ta grafika, nie wiem, coś ma w sobie, że moja karta lata ciągle na pełnych obrotach. Oby się nie spaliła, bo jeszcze będzie dopiero. Dopiero się zdenerwuje. Dobra, odpalamy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I ta logika mi się podoba, po prostu. Wystrzeliliśmy sobie tunel. I teraz musimy... Mamy już gotowe wyrobisko. Chyba... Teraz musimy... Chyba dostarczyć kawałki obudowy, żeby rozpocząć pracę związane z tym. To ja biorę się już do roboty bez zbędnego gadania. Przysiadamy się do dźwigu. Ha! F puszczamy. A, to jest na czas ogólnie. Chyba. Dobra, to ja się pośpieszę bez gadania. Załadowałem 6 płyt, teraz przesiądę się do... Tak jest, to było. Tutaj włączamy naszą maszynę TBM-a. Teraz musimy ustawić prędkość. Tutaj się ustawia. Jednak zszedł z kursu nam. Tutaj możemy sobie oglądać. Tu niby dobrze idzie, a tu źle jednak. Więc musimy naprawić nasz błąd. Jak nam jeszcze pozwolą. Dobra. Dobra, w tym odcinku to na tyle, bo po prostu wytrążyłem 26% tego tunelu. Myślę, że dalszy sens nie ma tutaj. Dalsze drążenie na filmie. Więc już to do może dokończę, to może nie. To nie zależy ode mnie. Jeżeli będą te dwa lajki, to nagram coś jeszcze z tej gry. Jeżeli nie, to oleję to, bo to po prostu jest strata czasu. To, co powinno się zrobić w parę minut, robi się na przykład w godzinę. I... No... głowa eksploduje po prostu. O, przyjechała nasza kolejka z jedną częścią obudowy i będziemy mogli dalej drążyć. Może wydrążę. To na tyle, żegnam się z wami. Docencie chociaż to i dajcie jakiegoś komenta, może lajka. Bo naprawdę jeszcze czeka mnie tyle montowania, tyle było w tym faili. Masakra jakaś. To ja ruszam maszyną. Elo, pozdrówki. Trzymajcie się. Cześć.